pomaganie biednym nie swoimi pieniędzmi, po zakaz prania majtek w soboty po południu. Zapraszam Was na kolejne zestawienie 10 najciekawszych newsów tygodnia. Numer 10. Promowanie się korporacji na pomaganiu biednym weszło na zupełnie nowy poziom. Pewien lokalny bank w Ameryce postanowił ocieplić swój wizerunek, przekazując pieniądze na rzecz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Jednak mocno się przeliczył, kiedy okazało się, że pieniądze te zebrał, cichaczem pobierając po jednym dolarze z konta każdego swojego klienta. Wiele osób skomentowało, że nie ma nic przeciwko pomaganiu, ale gdyby chociaż bank ich zapytał. Po fali krytyki bank zaczął zwracać podebrane dolary, wystosuje również przeprosiny. Numer 9. 42-letnia Juwica E. z Meksyku zgłosiła się ostatnio na policję z nietypowym problemem. Oskarżyła ona swoją 23-letnią sąsiadkę o wieszanie bielizny na widoku, rzekomo w celu uwiedzenia jej męża. W skardze określiła ją jako bezwstydną i naruszającą dobre obyczaje. Dodała również, że to nie przypadek, że młoda sąsiadka zawsze pierze swoje majtki w sobotę po południu, akurat kiedy jej mąż jest w domu i może na wszystko patrzeć, na czym wielokrotnie go przyłapała. Policja jest jednak zdania, że sąsiadka nie robi nic nielegalnego i poradziła zazdrosnej żonie, żeby lepiej nie robiła żadnej imby, bo to jeszcze ją będzie trzeba aresztować. Numer 8. Kilka dni temu holenderska straż przybrzeżna uratowała kobietę znajdującą się aż 11 km od brzegu po środku Morza Północnego. Jak stwierdziła kobieta, tak tylko wyszła sobie popływać. W pewnym momencie się jednak zapomniała, a kiedy chciała już wracać, zdała sobie sprawę, że jest ciut za daleko. Ratownicy, których wezwała załoga przepływającego jachtu, przypuszczają, że kobieta nie tylko straciła orientację, ale i wpadła dodatkowo w nurt. Numer 7. Internet podbija ostatnio nagranie z radiowozu, na którym policjant zatrzymujący pojazd do rutynowej kontroli zdaje sobie sprawę, że pasażerką kierowcy jest jego własna żona. Całą sytuacją zaskoczony jest nie tylko policjant, mąż żony, ale i sam kierowca, jej chłopak. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj zimna krew, jaką przez całą kontrolę zachowuje policjant, ostatecznie puszczając kierowcę wolno, a la firyndę, zostawiając pośrodku niczego, radząc jej, aby zadzwoniła po mamusie. Numer 6. Szczucie na wszystkich dookoła w telewizji polskiej, w tym na imigrantów I Sleep. Islandzki polityk w programie rozrywkowym opowiada dowcip o polskich imigrantach Real Shit. Eyjólfur Ármannsson, kandydat partii ludowej w zbliżających się wyborach do parlamentu, został ostatnio poproszony o opowiedzenie jakiegoś żartu. Polityk opowiedział więc lokalną wersję znanego na cały świat dowcipu, która brzmiała mniej więcej tak. Francuz, Polak i Islandczyk zrzucali różne rzeczy z wieży Eiffla. Francuz zrzucił croissanta, twierdząc, że we Francji mają bardzo dużo croissantów. Polak zrzucił kiełbasę, twierdząc, że w Polsce mają bardzo dużo kiełbasy. W końcu Islandczyk zrzucił z wieży Polaka, twierdząc, że w Islandii mają bardzo dużo Polaków. Dowcip szybko striggerował ambasadę polską, która oskarżyła polityka o dyskryminację i mowę nienawiści. Warto tutaj podkreślić, że Polacy na Islandii stanowią prawie 10% społeczeństwa i są najliczniejszą grupą imigrantów w kraju. Numer 5. Pewnej matce z Anglii zatkało mowę, kiedy zdała sobie sprawę, że jej kilkuletnia córka pocięła pieniądze, łącznie 25 funtów, ponad 130 zł, aby sprawić swoim lalkom twarz królowej Elżbiety. A i tak mała była smutna, bo znalazła tylko dwa pieniążki, a lalek ma przecież trzy. Po przeczytaniu komicznego posta, koleżanka kobiety dla śmiechu założyła aż zbiórkę w serwisie crowdfundingowym, podpisując ją słowami "Sprawiedliwość dla królowej Elżbiety". Do tej pory ludzie wpłacili aż 235 funtów, z czego nadwyżkę kobieta obiecała przekazać na rzecz szpitala dziecięcego. Numer 4. Amerykańska sieć fast foodów Taco Bell prosi swoich klientów, aby ci za pośrednictwem poczty odsyłali jej zużyte saszetki po sosach. Wszystko w ramach nowego programu pilotażowego, polegającego na ponownym wykorzystaniu saszetek zamiast zaśmiecania nimi środowiska. W ramach akcji możecie wydrukować etykietę, a kurier UPS przyjedzie i odbierze zgromadzone przez Was saszetki bez żadnych kosztów. Wszystko spoko. Ciekaw tylko jestem, ilu Januszy wykorzysta akcję, aby za darmo pozbyć się również innych śmieci z domu. Numer 3. Przepis na szczęście w związku? Najwyraźniej wada wzroku. Brytyjskie małżeństwo z 55-letnim stażem toczyło szczęśliwe i beztroskie życie, dopóki kilka miesięcy temu nie zdecydowało się na wspólny zabieg korekcji wzroku. Nagle wszystko się zmieniło. Para zaczęła dostrzegać u siebie liczne niedoskonałości. Jak przyznaje żona, po operacji nie mogłam uwierzyć w to, co widzę. Kobieta zdała sobie sprawę, że jej mąż ma monobrew, a goląc się, robi to niedokładnie.
On z kolei dostrzegł, że jego żona ma więcej siwych włosów niż mu się wydawało. Do tego zmarszczki, zaskórniki, przebarwienia. Panie doktorze, czy można cofnąć zabieg? Numer 2. Jak się okazuje, premier Mateusz Morawiecki ma nie tylko niezwykły dar odwoływania pandemii na czas wyborów. Ja cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii. I to jest dobre podejście, szanowni państwo. Bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory. Tłumnie. Ale i lania wody, jak z pękniętej rury w Radomiu. Oto jakiej odpowiedzi udzielił ostatnio podczas forum ekonomicznego w Karpaczu na proste pytanie, ile obecnie kosztuje bochenek chleba. Czy pan wie, ile kosztuje obecnie taki zwykły bochenek chleba? Staram się od czasu do czasu robić zakupy właśnie po to, żeby w sklepie spożywczym zobaczyć, jakie są ceny. Porównuję je też do cen w skupie. Na przykład bardzo ważne jest dzisiaj takie zjawisko, po drugiej stronie są rolnicy. Cieszą się z tego, że akurat rosną ceny pszenicy, kukurydzy, rzepaku. Nie mówię teraz o trzodzie chlewnej, bo tam jest potężny problem związany z ASF-em. Dlatego chcemy zdecydowanie poprawić los emerytów poprzez wzrost ich dochodów netto. I to jest rzecz, o którą ja z kolei pytałem emerytów bardzo często na moich spotkaniach i to było bardzo często pojawiające się hasło. Czyż to niesamowite? Wyobraźcie sobie, że was mama pyta, ile zapłaciliście za chleb, a wy przez półtorej minuty nawijacie o rolnikach, cenach pszenicy, rzepaku, afrykańskim pomorze świń, kończąc na waszej babci emerytce, ceny za chleb jednak nie podając. Aż sama dziennikarka wygląda, jakby zapomniała, o co pytała. I to było bardzo często pojawiające się hasło. Widać, premier nauki musiał pobierać u samego mistrza. Jeszcze gdy chodziłem do podstawówki, to był tam taki Paweł. Potem jeszcze pojechałem do Biedronki na lody i po drodze do domu wtedy jeszcze, już do domu pojechałem. Który z kolei musiał pobierać u tego. A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Miejmy nadzieję, że jak już przestanie być premierem, to wystartuje z jakimiś szkoleniami dla maturzystów. Wobec obiektywu szykuj się na kolaba. Numer 1. Kilka miesięcy temu informowałem was, że amerykański raper Lil Uzi Vert wszczepił sobie w czoło różowy diament wartość 24 miliony dolarów. Wielu z was porównywało go do Visiona z Avengersów, śmiejąc się, że oby nie znalazł się teraz żaden Thanos, który będzie próbował mu go wyjąć. Cóż, wykrakaliście. Incydent miał miejsce kilka dni temu na jednym z koncertów, na którym raper rzucił się w tłum ze sceny. Jedna z niosących go rąk okazała się lepką ręką. Nawet sam poszkodowany na swoim Twitterze zażartował, że jeśli kamień zostałby wyjęty w niewłaściwy sposób, mogłoby się to skończyć jak w Avengersach. Okej, i tym wyjętym, jak popek spod prawa akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie newsy na Planecie Faktów. Zapraszam was jeszcze na inne kanały Chiński Ekspres z gadżetami oraz Pauli Sosecz z animacjami. Tymczasem ja się z wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnych odcinkach. Cześć!